Kruki są i tego rodzaju ptaki są piękne w formie w stosunku do na przykład do gołębia. Poza tym może same atrybuty mnie zafascynowały, jakieś duże dziobisko, nogi. No i stąd może taki temat, który powtarza się już od paru lat. I proszę też zwrócić uwagę, że te ptaki oprócz tego, że taką nutę humorystyczną wnoszą, to jeszcze je, to każdy ptak to jest ptak z życiorysem, prawda? Widać. Tego rodzaju prace raczej nie są do kontemplacji. Są to takie moje zabawy właśnie w kolor, formę, w kreskę. Jestem grafikiem z wykształcenia, jeżeli tak można powiedzieć, no, ale zajmuję się również malarstwem, sztuką użytkową, reklamą, bo z tego się żyje. Uznania. I uznania. Dziękuję. Co fascynuje wroga? Czyś byśmy mieli jego poprawić kolego? W dalszym ciągu, żeby poczucie humoru nie opuszczało pana i więcej autoportretów.